Dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Ja myślę, że pan minister mnie źle zrozumiał. Ja pytałem o rację stanu, jeśli chodzi o wyprzedaż majątku narodowego dotyczącego. To wyprzedaż, panie ministrze, wyprzedaż. Ja nazywam to wyprzedażą, bo sprzedajecie tak jak w Szmateksie używaną odzież, polskie najlepsze przedsiębiorstwa. To jest po prostu sprzedaż, wyprzedaż i inaczej tego określić nie można. Chyba, że można to określić jeszcze inaczej, ale tu nie będę używał słów. Pan minister niech mi nie przeszkadza, no bo mam minutę i jeszcze pan mnie zagłusza, jak kiedyś zagłuszarka PRL-owska, która zagłuszała Radio Wolna Europa. Ja chciałem tutaj sprostować wypowiedź pana ministra, który mnie źle zrozumiał, mówiąc o tchórzostwie. Otóż ja powiem tak, to panie ministrze, to są po prostu kłamstwa, kłamstwa, jeszcze raz kłamstwa. Gdyby pan był posłem, to byśmy skierowali do Komisji Etyki, ale pan nie jest, a pan obraża, będąc tylko urzędnikiem państwowym, obraża posłów, którzy zadawali normalne pytania. I otóż, panie Mikołaju, proszę nie grać z Rosją w Mikołajki, bo to się źle dla Polski skończy.